Kolejne inwestycje. Takie plany przekazali prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski oraz burmistrz Prudnika Grzegorz Zawiślak. Natomiast burmistrz Lewina Brzeskiego zapowiedział swój start w najbliższych wyborach. Mówimy o wodnym placu zabaw, czyli 17 urządzeniach, które będą tryskać wodą, które będą pryskać z góry, więc będą tu i gejzery, i armatki wodne, i parasole wodne, i takie wiaderka, które się napełniają wodą, potem ta woda się przelewa. Ogłosiliśmy przetarg, rozstrzygnięcie ofert 20 marca, więc sprawa może mieć szybki obrót i jeszcze, myślę, przed lipcem jest szansa, bo taki jest termin wykonania, jest szansa, że ten plac zabaw będzie dostępny już dla mieszkańców. Na wodnym placu zabaw nie będziemy pływać, czyli to nie będzie basen, ale taka niecka z delikatnym brodzikiem i do zabaw dzieciaczków będzie na pewno bardzo atrakcyjna. Będzie z pełnym zapleczem socjalnym, będą natryski, tak jak na basenie, będą toalety, będą miejsca przeznaczone dla mam z dziećmi. Drodzy Państwo, zostało zarejestrowanych 14 kandydatów z koalicji na radnych i moja osoba jako Artur Kotara na kandydata na burmistrza. Dzisiaj przynajmniej w kilku słowach chciałem powiedzieć, czego można się po nas oczekiwać, jeżeli Państwo oddacie na nas głos. A przede wszystkim chodzi tutaj o naszą strefę ekonomiczną, którą mam nadzieję, że rozszerzymy do 300 hektarów, utworzymy nowe miejsca pracy. Będziemy zabiegali o to, żeby był zjazd autostrady A4 właśnie przede wszystkim dla naszej gminy, ale też i dla naszej strefy. Myślę, że w następnej kadencji przynajmniej 2 albo 3 sołectwa zostaną skanalizowane. Dodatkowo utrzymamy fundusz sołecki, który już w tej chwili wynosi 500 000, a w następnych latach mam nadzieję, że go zwiększymy. Jesteśmy na zbiegu ulicy Kochanowskiego i Chrobrego. Nie widzimy ulicy Ogrodowej. Przez lata dzielnica Prudnika zapomniana, stare kamienice. Chcielibyśmy, żeby były wyremontowane już wszystkie części miasta, między innymi te kamienice, ale pierwsze, co musimy zrobić, to wybudować nową drogę, po której będzie można jeździć. Infrastruktura drogowa w dużej mierze już została wymieniona, ta kanalizacyjna, elektryczna, i ulica nabierze całkowicie nowego charakteru. Tam, gdzie będzie to możliwe, powstaną ścieżki rowerowe, powstaną również latarnie, oświetlenie. Chcemy też budować gniazda śmietnikowe po to, żeby ta ulica nabrała innego wymiaru.